Cześć, witam Was Blue Jane. Zagramy sobie dzisiaj w czwartą część gry Trollface Quest. Tak, tym razem będzie to olimpiada. Tak, zamienimy się w sportowca, zobaczymy zaraz, co z tego wyniknie. No to klikamy sobie Start Game. Nasz bohater chce zapalić znicz olimpijski, jednak zanim coś się skrada. Ktoś, coś, nie wiem, zobaczymy. No tak, kurczę, zdmuchnął nasz ogień i nie możemy teraz zapalić znicza. I pewnie na tym będzie polegała gra, zaraz zobaczymy, że będzie trzeba pomóc naszemu bohaterowi. O, jak widzimy, trzyma on jakąś zapalniczkę. Zapalniczka tylko wydaje jakiś dziwny, prykający odgłos zapalania. Nasz bohater... najedz się jakiegoś nieświeżego żarcia. No dobra, no to szukamy dalej, szukamy... O! Pudełko z zapałek. Jednak nie da się niestety nic z tym zrobić. O! Mamy jakąś uśmiechniętą buzię na górze! Chmurka! Tak, to była taka spersonalizowana chmurka, która walnęła grzmotem i tym samym zapaliliśmy znicza. Tylko nasz bohater chyba trochę się zwęglił, ale to co tam? To jest nieistotne. Rozpoczniemy sobie level drugi. Świetnie, dobrze. Mamy taką panią, która właśnie próbuje wycelować w... A przepraszam, to chyba nie jest pani, tylko pan. Jakoś tak mnie zmyliła ta czapka. No, nieważne. Musimy chyba strzelić w to kółko. Aha, czyli to nie będzie proste. Zobaczmy, czy mamy tutaj jeszcze jakąś podpowiedź... O! Aha. Czyli jak klikamy w niebo, no to jest dokładnie to samo. Niestety. Nie, tutaj się nie da przytrzymać, to może to. O! Właśnie. Świetnie, świetnie udało się, dobra. Level trzeci. Walczymy z... bałwanem? O, nawet ma jakąś maskę, jakby miało mu to coś zaszkodzić. Jakieś tam uszkodzenie go szpadą. No dobra. Tam, szpada nie była jednak najgroźniejsza. No dobra, kolego. Aha, jak w ciebie klikamy, to jest dokładnie to samo. A w chmurkę? O! O, tak! Jest, jest, jest! Uległ stopieniu, przesunęliśmy chmurkę, no i się stopił. Wstrętny snowman. O, to jakieś chyba zawody w karate? No i dostaliśmy w buzię. Ha. Ha! Ale jestem groźna! Ha, 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 ha. Aha. Chyba odwieźli nas do jakiegoś zakładu. Przy czym nasz przeciwnik chyba też dostał jakiegoś załamania, sądząc po jego minie. No dobra, piąty level. A więc mamy lód. Jest taka dyscyplina sportowa? Pierwszy raz widzę, żeby coś takiego było. Może na tego kolesia trzeba kliknąć. Ha. Co ja zrobiłam? Kliknęłam chyba w to wiertło, jak on przejeżdżał, tak mnie się wydaje. Ach, perfidny jesteś, kolego, złośliwy, że aż strach. No dobra, teraz sobie z jakiejś górki będziemy zjeżdżać. No to hop. Błe. Chyba jednocześnie dostał jakieś choroby lokomocyjnej, tak mnie się wydaje. No dobra, co my tu mamy? Czy gdzieś indziej można kliknąć? A może można go przytrzymać? O! Aha, czyli jak nie możemy kliknąć, no to należy przytrzymać naszego bohatera. Proste! Poziom siódmy. Chyba będziemy musieli skakać w dal? No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Tu się nie da kliknąć. Strzałka też do niczego nam się nie przydaje. Co to było, kolego? Skakać nie potrafisz? O! No właśnie! I co dalej? Aha! Ojeju, zawis na chwilę w powietrzu. Tak, tak. Czyli pamiętajcie, jak się nie da kliknąć, to należy przytrzymać myszką. Kliknąć i przytrzymać, tak. Rzut dyskiem. Kolego, jakiś Walkman przy okazji.
Mu tam pewnie gra jakąś piękną muzyczkę relaksującą. O, ten dysk jest zrobiony z żelaza? Szczerze powiedziawszy, ja się nie orientuję w sporcie tego rodzaju. No dobra. O! Muzyczka jakaś. No i co? Tylko tyle? A może znowu trzeba przytrzymać i tak... O! I co teraz? No i... A może tak? Może tak? Co ja mam tu zrobić? O! Tego się nie spodziewałam. Bardzo dziwne. Rzuciliśmy płytą. Oby w kogoś nie trafiła, bo mogłoby się to skończyć odcięciem głowy na przykład. Level 9. Doping. Ach, czyli rzecz zakazana w sporcie. A za ladą siedzi jakiś rzeźmieszek. I mamy, co my tu mamy? Mamy jakąś odżywkę. Aha, i spadło. Czyli nie. Kolego, na ciebie się nie da kliknąć. No dalej, dalej. O! Co to jest? O! Aha, czyli jednak nie należy spożywać tego, co się wysypało z tej fiolki. Bo może się to skończyć z jakimś tam śmiercią, zgonem. Mówiąc wprost, tutaj chyba będzie trzeba coś troszeczkę więcej pomyśleć. Czy wy macie jakiś pomysł, co tu należy zrobić? Jeszcze za czapką ma, tutaj na czapce. I tutaj jest jeszcze groszek. Dobra. No to zjadaj. Smacznego. Tak to jest. Tak to się kończy, jak się spożywa leki niewiadomego pochodzenia. No, i co, i co? O! Tak mam wrażenie, że te kolejne jakby dochodzą. Aha, na niego trzeba było po prostu kliknąć. Ale to była oryginalna zagadka, naprawdę. Chociaż nie mam pojęcia, o co w niej chodziło. To absurdalna, jak zwykle. No i właśnie tym takim potworzastym akcentem chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do drugiej części z gry Trollface Quest 4. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć!